No dobrze, przed nami potrójna dawka polityki. Trzeba się przygotować potrójne espresso na naszych łączach skype'owych. Profesor Bogusław Liberecki, europoseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ryszard Czarnecki, też europoseł, ale Prawa i Sprawiedliwości to co nieco inna formacja. Dzień dobry. Witam pana z herbatą, a nie z ekspresu. Ja mam akurat szklankę wody. Tak, zobaczyłem wczoraj, jak chyba Ronaldo, ja się słabo znam na piłkarzach, ale to chyba był on, właśnie wyrzucał Coca-Colę i podawał sobie wodę, więc teraz taka moda na wodę. No i Mirosław Suchoń, środek sceny politycznej Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Czyli partia i ruch Szymona Hołowni. No dobrze, to skoro mamy dwóch salonowców europejskich, dwóch brukselczyków, to do Brukseli na początek zawitajmy. Szczyt NATO się skończył, przed nami spotkanie w Genewie. Panie profesorze, czego się spodziewać? Jaki obraz świata nam się rysuje po tych różnych spotkaniach liderów światowych? Przede wszystkim dziękuję za taki ukłon w kierunku Brukseli. Ja myślę, że kiedyś z panem posłem Ryszardem porozmawiamy przy herbacie, bo może nie tylko państwo będą zapraszać nas z Brukseli, ale możemy państwa również do Brukseli. Ale przechodząc teraz do szczytu. Duże oczekiwania są po spotkaniu prezydenta Putina z prezydentem Bidenem, ponieważ jest bardzo dużo pól, które są ważne do omówienia. I takich pól naliczono tutaj szybko następujące pozycje. Po pierwsze oczywiście kwestia kontroli zbrojeń nuklearnych. Po drugie jest kwestia cyberataków. Stany Zjednoczone odczuły bardzo mocno cyberataki na rurociąg, następnie na wielką firmę mięsną, ale nie tylko. Była kwestia także cyberataków w trakcie kampanii wyborczej. Inwazja na Ukrainie, to też będzie podniesione, tak oczekujemy. Opozycja, sprawy prawa człowieka, w tym sprawa Nawalnego, jako osobny rozdział niejako. I co jest ważne, że na zakończenie planuje się osobne konferencje prasowe. To by oznaczało, że będzie enumeracja spraw kluczowych ważnych, że nie będzie osiągniętego istotnego porozumienia, że prezydent Biden nie przewiduje, że będzie mógł wystąpić razem z prezydentem Putinem, że będzie każdy przedstawiał swoją wersję. Natomiast niewątpliwie pozytywne jest to, że w ogóle dochodzi do tego typu rozmowy. Po drugie, pamiętamy, że dochodziło do takich spotkań. George Bush Jr. występował. Spotykał się na początku kadencji, potem powiedział, że spojrzałem bardzo głęboko prezydentowi Putinowi w oczy i ja mu wierzę. Donald Trump też wypowiedział się, że on nie wierzy, że były cyberataki. Joe Biden, który spotykał się kiedyś z premierem Putina, ponoć, tak jak sam powiedział po zakończeniu spotkania, że spojrzałem głęboko Putinowi, premierowi Putinowi w oczy i powiedziałem, pan nie ma duszy. Także rejestr spraw jest długi z naszego punktu widzenia. Kluczowo ważne, strategicznie ważne problemy. Natomiast to, co jest pozytywne, jeżeli chodzi o tło, to iż prezydent Biden prawdopodobnie nie będzie skłonny wysłuchiwać argumentów prezydenta Putina, który z reguły cieszył się, jeżeli były rozdźwięki wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz NATO lub między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Więc Joe Biden występuje po swojej długiej wizycie właśnie w Unii Europejskiej, NATO, poszczególnych państwach i chce pokazać, my stanowimy sojusz euroatlantycki jedność. I to myślę, że ustawi w mniej wygodnej pozycji prezydenta Putina. Gdyby świat składał się tylko z myśli i słów, to wszystko byłoby jasne. Niestety jest jeszcze ta warstwa faktów i warstwa rzeczywistości. Ona ale czasami na początku skrzeczy. To prawda, chociaż Grecy mówią, na początku był chaos, to do jakiej mitologii, czy do jakiej religii, do jakiej księgi sięgniemy, różne są początki naszego istnienia. No dobrze, to od tej filozofii przejdźmy do praktyki politycznej. Ryszard Czarnecki zgadza się z tą jasną dla naszego regionu analizą pana profesora, czy jednak tam są jakieś zgrzyty na tym obrazie? Po pierwsze jest rozdźwięk między słowami a czynami, bo co z tego, że retoryka Trumpa była taka, jaka była. Ważne jest to, że on
realnie stopował Nord Stream i obkładał sankcjami firmy zachodnie, które w tym partycypowały. Przyszedł 46. prezydent Joseph Robinette Biden de facto zaakceptował dokończenie Nord Stream 2. I tu jest różnica. Co do kwestii gry rosyjskiej na rozdźwiękach w Unii i NATO, pełna zgoda. Rzecz w tym, że te fundamentalne różnice między członkami NATO są, choćby w stosunku do Chin. Bo tutaj Biden, który publicznie odcina się od dziedzictwa Trumpa, de facto kontynuuje jego politykę, której osią było traktowanie Pekinu jako, cytuję, strategicznego konkurenta USA, koniec cytatu. No ale na przykład Niemcy, główny motor Unii Europejskiej, w ostatnich dniach prezydencji niemieckiej w końcu grudnia zeszłego roku kolanem przepchnęły na zasadzie obiegowej traktat, porozumienie między Unią Europejską a Chinami, no bardzo korzystne dla zwłaszcza inwestorów niemieckich, a także dla Chińskiej Republiki Ludowej. Te rozdźwięki są. Pytanie, jak teraz Polska się ułoży, żeby trochę do naszego podwórka przychodzić, panie pośle, bo narracja Joe Bidena jest prosta. Ameryka wróciła i przewodzi się temu, tej części świata, która jest demokratyczna, liberalna, walczy z autorytarnymi rządami Chin i trochę Rosji. To jest bardzo prosty i uproszczony, chyba zakłamany trochę obraz. No ale gdzie jest Polska? Bo jakby posłuchać tego, co mówił Barack Obama, to Polska już nie jest w świecie demokracji. Jak ten podział świata, jak ta wizja świata Joe Bidena, jego filozofia mnie się przekładać na rządy w Polsce? Czy tak będzie jakieś zmiany taktyki czy praktyki politycznej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby się dostosować do wizji świata Joe Bidena? Musimy grać na takim boisku, używając metafory piłkarskiej, mamy Euro 2020, więc jej użyję. Jakie jest? Ono jest bardziej grząskie niż było, dlatego że prezydent Trump starał się dywersyfikować amerykańskie relacje w Europie, stawiać na różne państwa, a nie na jedno. Tutaj prezydent Biden wraca do czasów, kiedy był wiceprezydentem i w tandemie z prezydentem Barackiem Obamą i panią sekretarz stanu Hillary Rodham Clinton. Mówiąc, liderem mieli jeden telefon w Europie, to był telefon do Berlina. I oczywiście to nie jest dla Polski korzystne, mimo to musimy na tym boisku grać, mamy z Amerykanami wspólne interesy. Pytanie, czy polski rząd gra skutecznie? Wszyscy mówili, za dużo było Trumpa, trzeba było się trochę albo odcinać, albo dystansować trochę od Donalda Trumpa, żeby ewentualnie mieć lepsze relacje z kolejną administracją. Jedno zdanie, otóż wydaje mi się, że władze wykorzystały koniunkturę, Trump dużo nam oferował, myśmy brali to dobrze. Mirosław Suchoń, jak Polska 2050 patrzy na te globalne ruchy, na te przetasowania na szachownicy, to jest szansa dla polskiej opozycji? Czy to jest dla was bez znaczenia? Znaczy w ogóle, panie redaktorze, takie postawienie sprawy, że to jest szansa, że te stosunki międzynarodowe są szansą w rozgrywce wewnętrznej, jest mi szczerze mówiąc obca. Dlatego, że interes narodowy jest czymś więcej, czymś, co powinno łączyć. Natomiast ja mam wrażenie, że jest problem, który, używając metafory piłkarskiej, który widzieliśmy podczas meczu Polaków, taki sam jak widzieliśmy podczas meczu Polaków ze Słowacją, czyli brak pomysłu na grę do przodu, skupienie się na, powiedziałbym, jednym fragmencie, który no, na pewno nie da pozytywnego efektu. Ja myślę, że pozycję Polski dzisiaj w tej międzynarodowej rozgrywce pokazuje dobrze to, co się działo w czasie szczytu NATO, gdzie państwa bałtyckie na przykład odbyły spotkanie bezpośrednie z Joe Bidenem, natomiast pan prezydent rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych w UAE, żeby nie powiedzieć w korytarzu tego szczytu, więc wydaje się, że był jakiś pokoik do rozmowy, że tam tylko zdjęcie było w korytarzu, a sam rozmawiał w jakimś pokoiku.
raczej w UAE. Natomiast myślę, że to jest oczywiście skutek pewnych błędów popełnionych w polityce zagranicznej. W zasadzie Prawo i Sprawiedliwość wzięło udział w kampanii Trumpa w Stanach Zjednoczonych, bo tak należy rozumieć te wszystkie gesty, które wtedy były wykonywane. I to jest oczywistą konsekwencją to, co się dzisiaj dzieje, że nie mamy aż tak dobrych, bezpośrednich linków z administracją. Natomiast chcę powiedzieć, że ten wektor, który od wielu, wielu lat, od dziesiątek lat Polska utrzymuje, czyli wektor powiązania ze światem Zachodu, on się nie zmienia. Nasz świat to jest świat Zachodu, nasze sojusze to jest Unia Europejska, to jest NATO. Jesteśmy tutaj i chcemy być silnie zakorzenieni i oczywiście w tej dyplomacji też nie wszystko od nas zależy. Natomiast zgadzam się tutaj z panem profesorem, że nie należy oczekiwać po szczycie Biden-Putin spektakularnych rozstrzygnięć. W mojej ocenie jest to raczej spotkanie zapoznawcze, spotkanie, na którym prezydenci zakomunikują najważniejsze sprawy, które będą prawdopodobnie w przyszłości poszerzane i pogłębiane. Myślę, że wśród tych spraw z pewnością będzie to, co jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, czyli kwestia gazociągu Nord Stream, w szczególności drugiej nitki gazociągu. Myślę, że kwestia również tego, co się dzieje na Białorusi. I trzeba chyba kibicować Bidenowi, aby jego argumentacja, jego wizja dotycząca tych dwóch spraw, które nie mam wątpliwości, ona jest zbieżna z tym, co my o tym myślimy. Natomiast no niestety trochę jest tak, że straciliśmy twardy, silny głos w Waszyngtonie. No i tutaj, ale to nie zmienia naszej wizji i tego i naszych sojuszy, które powinniśmy pielęgnować. Chociaż te sojusze same się zmieniają, zaczyna jaka będzie relacja między Berlinem a Waszyngtonem. No dobrze, panowie, trzeba połączyć Brukselę z polskim parlamentem i wykona dla nas to zadanie nikt to inny jak Donald Tusk. Wróci czy nie wróci z Brukseli do Warszawy, nie tylko do Sopotu. Panie profesorze, dla lewicy to jest kłopot. Jakby Donald Tusk wrócił i powiedział, gdzieś tam znikł Ryszard Czarnecki, o już wrócił. Zaczęło pana posła martwić. Panie profesorze, że wraca Donald Tusk i mówi, teraz wszyscy razem pod moim sztandarem idziemy obalić PiS i co na to powie lewica? Toż dla nas jest rzeczą, że tak powiem, prawie indyferentną, czy Donald Tusk wróci, czy Donald Tusk nie wróci. My wybraliśmy drogę i to zwłaszcza było widoczne przy głosowaniach nad funduszem odbudowy, ratyfikacją funduszu odbudowy. Zdecydowanie drogę własnej podmiotowości. Natomiast nie liczymy na to, że będzie jakiś przywódca opozycji, który a będzie... A to co miał na myśli sobie? Robert Biedroń, pana kolega i z Lewicy, i z Europarlamentu, mówiąc, że potrzebny jest okrągły stół liderów opozycji, żeby się porozumieć, to macie jakiś dwugłos na Lewicy? Jest jakaś grupa, która jednak ciągnie do szerokiej, wielkiej listy opozycyjnej? Panie redaktorze, są dwie różne sprawy. Czy opozycja usiądzie przy jakimś okrągłym stole, czy nie usiądzie? A pan zapytał o Donalda Tuska. Więc jeżeli chodzi o Donalda Tuska... To jest co do jednej listy, proszę się nie gniewać, ale do wyborów mamy, zdaje się, jeszcze okres 2 lat i 4 miesięcy. I to jest pierwsza przesłanka. Po drugie, nie wiadomo, czy na pewno będą to 2 lata i 4 miesiące, to jest zupełnie osobna sprawa. Po drugie, proszę nie, bo to często po doświadczeniu rzeszowskim jedna lista, wielki sukces. To nie są wybory samorządowe czy prezydenta miasta Rzeszowa. To nie są wybory tożsame z wyborami w całym państwie. I jeżeli by się okazało, że byłaby tendencja do tego, żeby opozycja w jakiś sposób się jednoczyła, to myślę, że najpierw będą rozmowy między liderami, bardzo dyskretne, a potem ewentualnie komunikat, a na pewno nie spekulacje telewizyjne, czy będzie jedna lista. Jest, odnoszę w coś stale takie wrażenie, że raczej będziemy iść po prostu każda formacja swoją drogą. No ale to jest jeszcze dzisiaj perspektywa 2 lat i 4 miesięcy do dnia wyborów.
To jest perspektywa dość odległa i niewątpliwie pierwsze, co należy stwierdzić. Prawo i Sprawiedliwość ma wysoki poziom poparcia społecznego. Na opozycji dzieje się dosyć dużo, ponieważ rośnie Szymon Hołownia i jego formacja, traci Koalicja Obywatelska. Trochę mnie martwi, że jest stagnacja. Niektórzy mówią stabilizacja, ale trochę to wygląda jako stagnacja po stronie lewicy. Czeka nas na lewicy duży kongres, który będzie kongresem potwierdzającym powstanie nowej lewicy po połączeniu dzisiejszej nowej lewicy, która de facto to jest transformacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z wiosną Roberta Biedronia te wszystkie ruchy będziemy i obserwujemy, tak, i je opisujemy. Szymon Hołownia, jak ten ruch patrzy na ewentualny powrót starego wyjadacza na polską scenę polityczną? Wiele osób mówiło, że za samym Szymonem Hołownią stoi Donald Tusk, że kibicuje temu ruchowi, panie pośle. No ja myślę, że to jest jednak wyzwanie dla Platformy Obywatelskiej, ponieważ przede wszystkim dzisiaj, ponieważ de facto Platforma Obywatelska ma trzech liderów, Donald Tusk trochę na uchodźstwie, natomiast w Warszawie jest Borys Budka i jest Rafał Trzaskowski. I myślę, że przede wszystkim no dzisiaj to jest chyba reakcja bardziej na to, co się dzieje w Platformie, ale też uważam, że to jest coś, o czym muszą ze sobą rozmawiać politycy tamtej formacji. My robimy swoje. Szymon Hołownia spotyka się w Polsce, w całej Polsce, z Polkami, Polakami. W zeszłym tygodniu był w województwie śląskim, na południu województwa śląskiego. W Wiśle spotkał się z przedsiębiorcami, w Cieszynie z młodzieżą, w Żywcu z samorządowcami. W Czechowicach-Dziedzicach Szymon Hołownia, jak za starych dobrych czasów, miał spotkania autorskie. I wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne, żebyśmy, niezależnie kto jest z jakiej formacji, utrzymywali kontakt z rzeczywistością, utrzymywali kontakt Donald z Polakami. Donald Tusk ten kontakt i rozmawiali utrzymuje o tych najważniejszych sprawach. No wydaje mi się, że z zagranicy ciężko utrzymywać bieżący kontakt, aczkolwiek wydaje mi się, że jest w bieżącej relacji zarówno z Borysem Budką, o czym sam informuje, ale i pewnie z otoczeniem Rafała Trzaskowskiego. Z Szymonem Hołownią jest w kontakcie Donald Tusk? Są jakieś wymiany telefonów, SMS-ów, myśli, porady, kłótnie? No to już takie, powiedziałbym, kłótni na pewno nie ma. Natomiast myślę, że my zaczynamy dyskusję, pan redaktor zaczął dyskusję od tak naprawdę ewentualnego ostatniego aktu, czyli jakiejś współpracy, nie przesądzając jakiej. Natomiast najpierw trzeba wiedzieć, o czym chcemy rozmawiać, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Mnie interesuje, czy na pana posła mapie mentalnej, politycznej istnieje taki twór jak jedna lista z Platformą albo jedna lista opozycji pod sztandarem, pod przyłusem Donalda Tuska, no bo jak zapytam zaraz pana posła Czarneckiego, to ja wiem, że on odpowie: na jednej liście z Tuskiem nie pójdę do wyborów, ani nie pójdzie PiS, tak, ale mam pytanie, czy Polska 2050 ma w swojej takiej mentalnej mapie tego typu rozwiązanie, dopuszcza w ogóle? Myślę, że wiele lat temu pan europoseł zarzekałby się, że nie pójdzie na jednej liście z Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast okoliczności są różne. Warto przy tym wspomnieć jedną rzecz. Przypomnieć sobie wybory do Parlamentu Europejskiego, przypomnieć sobie projekt Koalicja Europejska. I to była taka lista, która łączyła wszystkich w opozycji. I wydaje mi się, że ona nie do końca potwierdziła taki rysowany scenariusz, że wszyscy na jednej liście oznaczają zwycięstwo. Wręcz przeciwnie, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba myśleć kategoriami jednak obywatela, potrzeb obywatelskich, czyli tego, co i to jest dzisiaj odpowiedź dla na moje Polaka jest pytanie najważniejsze i to robi Polska 2050. Finiszował będzie Ryszard Czarnecki. Panie pośle, no to jak? Boicie się Donalda Tuska? Donald Tusk, kiedy był w polskiej polityce, czasami przegrywał, ale częściej wygrywał z Jarosławem Kaczyńskim i Prawem i Sprawiedliwością. Powiem moją prywatną opinię. Ja bardzo czekam na powrót Donalda Tuska, ponieważ tak naprawdę jest wygodnym przeciwnikiem dla sprawiedliwości. Po pierwsze dlatego, że jednak ma bardzo znaczący elektorat negatywny.
po drugie, że bardzo łatwo, mówię otwartym tekstem, bo ten program jest oglądany przez ludzi, którzy się interesują, znają się na polityce, bardzo łatwo będzie można przypomnieć te wszystkie złe rzeczy, które działy się za czasów 7 lat rządów Donalda Tuska i koalicji PO-PSL. Ale co, czy widział pan poseł, jak Donald Tusk bywa w Warszawie, emocje ludzi, których spotyka, łzy, śmiech, ekstazę niemalże. To jest taki z najtwardszym etatem, taki nawet religijny związek. To jest olbrzymia energia, która może się jakoś przekuć w wyborach prezydenckich. Emocje negatywne również będą temu powrotowi towarzyszyć, potencjalnemu powrotowi. Myślę, że Donald Tusk jest taką płachtą na byk cały czas. Zwłaszcza, że w ostatnich latach, w ostatnich 2 latach, no, świerkał na Twitterze, nie prowadził takiej realnej polityki. W związku z tym, no, trudniej jest polemizować z na przykład Szymonem Hołownią, chociaż oczywiście należy to robić i wytykać różne braki czy błędy w jego programie, ale trudno atakować go za przeszłość. Natomiast no, Donald Tusk wręcz wystawia się i zaprasza do dyskusji różnego rodzaju aferach, czy pewnej pogardzie, która... To skoro jesteśmy przy szczerości pana posła i osobistych opiniach, ostatnie pytanie pana zdaniem, jako no, polityka z prawie z tak długim stażem jak profesor Liberacki w polskiej polityce, Donald Tusk wróci czy nie wróci, jak pan myśli? To taki czynny, aktywny, nie wiem, będzie jedynką na liście w Warszawie w wyborach parlamentarnych. Uzależni to, jak znam Tuska, znam go także z boiska piłkarskiego, uzależni to od sondaży. Jeśli te sondaże będą dawały możliwość powrotu w glorii, on nie lubi ryzykować, nie jest nadmiernie odważny w polityce, to wtedy będzie wracał. Oczywiście, jeżeli wcześniej wszyscy mu się pokłonią, czyli Hołownia, Budka, Schetyna, Trzaskowski, to tym bardziej wróci. Natomiast nie wiem, czy liderzy opozycji na przykład z panem Przerzastym będą mu się chcieli kłaniać. Myślę, że to nie jest w interesie lewicy, a także nie jest w interesie Szymona Hołowniego ruchu. Na pewno. Panie redaktorze, jedną rzecz warto zaznaczyć. Polska 2050 ma swojego lidera i jest nim Szymon Hołownia i głęboko wierzymy w to, że to jest ten człowiek, który jest Polsce potrzebny. I myślę, że pozostanie, jestem pewien, że pozostanie liderem naszego ruchu. Myślę, że Polsce potrzebni są wszyscy ludzie i tym ogólnym. I pan poseł Suchoń jest Polsce potrzebny, i pan profesor Liberacki jest Polsce potrzebny, i pan poseł Czarnecki jest potrzebny Polsce i polskiej siatkówce. I oczywiście pan redaktor jest Polsce również. Tak jest, i reżyserka, i widzowie jesteście państwo Polsce potrzebni. I tym radosnym akcentem dziękuję panom, dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę komentatorzy.